Halo, halo! Z tej strony Prezes Ziaro! Witam was, moi kochani widzowie! Po troszeczkę znów długiej przerwie wpada do was dziś odcineczek, a jest to poradniczek. Bardzo, ale to bardzo wiele osób wydaje modyfikacje z chuj błędów posiadające. Nie umie tego naprawić, a im szkoda to, żeby to dostawało. No, biorą przykład oczywiście ze mnie, to samo gadają, bla bla bla, że na dysku leżą, co nie, tylko że ja wydaję modyfikacje z błędów, ja na odcinku każdą modyfikację pokazuję, nie ma błędów, ani jednego błędu. A jak ma błąd, to tłumaczy, co i jak. No i otóż, ten poradnik będzie właśnie nawiązywał do błędów. Ja wam pokażę, jak usunąć bardzo, bardzo malutkie błędziki, nawet o głupio tam kawałek tekstury coś poprawić i już błędów nie będzie, a nieraz jest błędów 20 od tekstur, log zajebany, a modyfikacja laguje. I tak miałem właśnie w Warmingu 15, grając sobie na starym moim komputerze, w którym miałem 15 FPS-ów na ustawieniach najniższych. Farming 15, tak. Bardzo stara gra, 5 lat temu. I Super CD 60 wydawał kasztan, oczywiście to były podstawki pod Kramera i pod 60 Rockstara, czy to 60 to co on zaprogramował na swoim skrypcie, co nie? I tam były, no super, 60 napędem, wspomaganie miała, turbiny, fajne tekstury, jak na tamte czasy zajebiste mody w ogóle, tylko to były podstawki, co nie, edycje, miesza o to. No kurwa, super się grało, ale lagi, w chuj lagów, dlaczego? Log wyjebany. Mnóstwo śmieci i błędów było. No to sobie wtedy zacząłem bawić się, trochę tu pousuwałem błędów, tu coś sobie poprawiłem. Taka jest śmuru muru edycje na własne potrzeby, żeby mi wszystko ładnie działało. Najpierw pokażę wam, jak wejść do... w ogóle ten log włączyć, żeby w grze był na klawisz... Nawet zapomniałem, jaki zaraz mi się przypomni i wam powiem. Więc przechodzimy sobie do naszego komputera. Ten komputer w systemie Windows 7 jest chyba sam napisany komputer. Dobra, to przechodzimy tu. Nasz dysk, gdzie jest nasz system, nasza gra zainstalowana, nie wiadomo, gdzie wam macie. Ja mam na Windows 10 na dysku takim pierwszym, bo mam dwa dyski, jeszcze 1 TB. Oczywiście komputer trochę upgrade'owałem. Jak ktoś coś nie wie, zapraszam na odcineczek ze stanowiska, tam jest aktualizacja w opisie. Wchodzimy na ten dysk, gdzie jest nasz system. Wchodzimy w taki plik. Nie, przepraszam, pomyłka. W program Files i x86. To jest, że to jest, może tu być to napisane też x64, zależy jaki macie system. Ale chyba osoby, które właśnie grają farminga, to już chyba farming nadziała tylko na 64-bitowym systemie. Nie pamiętam, jak to jest, ale to może się różnić, co nie? Wchodzimy w farming, nasz folder farminga i mamy tu taki folder jak game. Właśnie w niego wchodzimy. Najpierw, na samym początku, wiele osób też farming może nie działać. Nie wiem, gracie sobie w sobotę, zapisujecie 21 godzina, idziecie spać, co nie? Taki przykład. Rano, niedziela, po kościołku, 12-13 godzina. Odpalacie farminga, nie działa wam farming. Po prostu nie działa, bo on wywala jakiś tam napisy X, Y, Z, 0, 10, 12, takie pierdoły długie wypisane. Jakiś taki kod błędu jest. Dlaczego nie działa? Dlatego, że właśnie w tym pliku game on jest cały pusty. On jest pusty i się usuwa coś. Stąd też polecam zrobić game kopia. Ja to sobie zrobiłem już chuj dawno, dawno i to właśnie mam sobie takie coś jak game kopia zrobione. Jak mi ten tekst, ten właśnie folder zginie, to sobie będę miał kopię jego zapasową, żeby tu wkleić wszystko. A też ciężko dojść do tego, właśnie samemu musiałem dojść do tego, zrobiłem. Nawet reinstall mi kiedyś, jeszcze w 15 czy w 13 farmingu reinstall też nic nie pomógł, bo cały czas ten folder był pusty. Dopiero w internecie znalazłem od ziomka, czy ziomka znalazłem, który podesłał mi te właśnie te pliki, sobie podmieniłem i ogarnąłem, że to właśnie to jest to. No, jak ktoś wie, to wie, jak nie, to ma już poradnik pierwszy za sobą, czyli jak naprawić farming, który mu nie działa. Dobra, miesza o to. Wchodzimy w plik game. Nic nie przestawiamy, oprócz takiego czegoś w tym linijce. Jest napisane console, enable, true. Wy domyślnie macie false, czyli false napisane. Zmieniamy na true, tak jak ja teraz piszę ponownie tyry. Ue, true. I control S, co nie? Control S. O, odmowa dostępu, dlaczego? Wiecie dlaczego odmowa dostępu? Bo to jest plik zabezpieczony przez farminga. Więc wiecie co robimy wtedy? Plik game rzucamy, przenosimy na pulpit. Kontynuujemy, bo to jako admin, co nie? Sobie to odpalamy. Zmieniamy na ten true. Tu możemy zamknąć, bo tu nic nie robimy. Zmieniamy na te true. Ctrl S. Teraz nam zapisało. I znów przerzucamy w to miejsce. Kontynuuj, przerzucamy.
Jest nasz ten plik trup zapisany. Tak jakby komuś coś nie działało. Dobra, no to fajnie. To mamy zrobione, dodane. Nie wiem, czy się nagrywa dźwiękę, bo coś nie... ostatnim razem miałem problemy. Wchodzę sobie teraz do gry, farming. Teraz wam odpalę moda, tam 60, trochę posuwam mniej plików, porobiłem takie, żeby miał w chuj błędów, co nie? I wam pokażę, jak to wszystko właśnie z 60 maxoret, jak to pousuwać, poprawiać te błędy, takie podstawowe, prawdziwe, podstawowe błędy, które robi każda osoba, która bawi się edycjami modyfikacji, nawet tego nie zauważy, a później jest problem, pierdolenie, że wydałeś modyfikację z litanią błędów w logu. Nawet mi wmawiają ludzie, dzieciaki szczególnie, że wydaję ulepy z błędami w logu. Jakby to ciężko było sprawdzić ten log, czy faktycznie tam są jakieś błędy. No ale są tacy idioci, nawiasem mówiąc, którzy i tak swoje lepiej wiedzą, a sami nic nie potrafią. No i lepiej, na pewno, naprawdę lepiej jest wydać ten mod i mieć to świadomość, że wydać bez błędów. A jak taka osoba mówi, wmawia ci, daj sobie spokój. Do sklepu lecimy, szybko, ciągniki. Właśnie sobie gram na Udimach, bardzo spoko mi się spodobały. Więc przechodzimy do naszego poradnika. Nad tabem przy jedynce pod takim czymś jak nazwane jest duże E, małe sy i cy znajduje się taki klawisz, guziczek. No na klawiaturze co nie, dzieci? Taka fala jakby i potem jest przecinek, drugą stronę co nie? To klikamy go raz, widzimy, to jest log. Klikamy go drugi raz. Teraz możemy coś sobie pisać, co nie? Tak jak ja sobie mogę napisać, że tutaj brak kodów. I klikamy... Właśnie jak klikamy sobie tab, to możemy sobie wybrać jakieś tam polecenia w tym, ale mi to nie interesuje, więc usuwamy sobie to. Klikamy parę razy Enter. W ten sposób oddzielamy log od naszej modyfikacji. I jak tak zrobiliśmy, możemy sobie wczytać naszą modyfikację. I widzimy, wyjebało nam bardzo, bardzo dużo błędów w logu. To jest zrobione wszystko celowo, oczywiście modyfikacja nie posiada ani jednego błędu i jest czyściutka. I teraz tak, i dla mnie najszybciej oczyścić ten naszą modyfikację to jest, tak, mamy tu log, co nie? Pierwsza sprawa to jest, że otworzyła się nam 60 3P Mafisole z BPS Zero, Piki 3D. Oczywiście podpisane, że jak ktoś zapierdoli, to wiadomo kto go zrobił, podpisane jest. Warning, czyli to nie jest błąd, to jest takie ostrzeżenie, co nie z angielskiego, że jest plik i3d file off, ucięło mi tam co dalej jest, ale już wam wytłumaczę, bo ja z pamięci wiem jak robiłem modyfikację, to już wiem co i jak. Oczywiście musi być nasza modyfikacja w folderze MyGames Farming Simulator 2019, dokumenty, tu musi być i dobra. Tu nie wyłączamy oczywiście tego, bo tak, screena nie zrobimy logo, bo to jest przecież zablokowane. Ale możemy sobie, właśnie tam może być otworzony log, a możemy sobie tu coś działać. Więc pierwszym błędem, jeszcze raz pokażę, bo może ktoś zapomniał, jest warning, ten i3d file off, co nie? Jest file to fin 40 from not 3p mafisolet only 9 chills given, czy jakoś tam się chuj wie jak czyta w angielskim. To jest plik, to jest błąd odpowiedzialny za utworzone komponenty naszym pliku i3d. Tak, ja to tak twierdzę i to tak działa, mi się sprawdza się, więc sobie to otworzę, naszą 60 w pichu i 3D. Oczywiście wszystkie programy musicie mieć, jak coś nie wiecie, to w innych poradnikach wam wszystko tłumaczę. I jeszcze otworzymy nasz plik właśnie od XML. Mamy oś, komponenty, czyli te pliki wszystkie. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A w farmingu tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dlaczego tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu jest sześć. A tu jest dziesięć. No właśnie. Dlatego nam wywala błąd. Po skończeniu modyfikacji te pliki, czyli te drzwi, lewe, prawe, chlapacze i tak dalej. A, dobra, już wiadomo dlaczego tak jest. Bo ja nie przypisałem? Nie przypisałem. Zmniejsza o to. Nieważne, to ja tylko się zastanowiłem. Nie może być takiego czegoś jak światło i kamera w tym miejscu. Nie może być nic, co nie jest przypisane komponentom, czyli tej linijce. Jeżeli kończymy modyfikację, usuwamy to, co tu jest. Zazwyczaj w modyfikacjach z ModHuba jest traktor i oś. Nie ma nic takiego właśnie ruchomego.
Chyba, że ja o czymś nie wiem, ale raczej nie, nie powinno. Nie, są akurat, dobra, mniejsza o to. Nie robimy tak, że zrobimy sobie światło i to zostaje. To musimy zawsze usunąć, dopiero zapisujemy modyfikację, wchodzimy do gry. To jest pierwszy błąd. Wyjaśniony. Lua Color Stack to jest taki właśnie data, wypisane skrypty, co jak, to nie jest żaden błąd. Nie musimy nad tym zastanawiać się. Oczywiście w logu wszystko przewijamy na peg up, peg down, pyg up, pyg down. Co niektórzy moi widzowie mają downa naprawdę. Ale nie będę wymieniał nazwiskami, ale naprawdę denerwują. Teraz jest taki coś jak error index not found jest 094230. To jest jakaś silnika, która nie czyta. Error, czyli błąd, i ona nie jest czytana. Od czego ona może być? Właśnie nie wiem. Teraz musimy zapamiętać. 0940230. Ja 230. Ja to sobie pamiętam tak. 940, 230. Ja tak sobie szybko zapamiętuję. Wchodzimy do pliku naszego XML. Ctrl F, czyli szukamy. I teraz sobie jak tam było. 09 40. Już nam znalazło, że to jest ta linijka, co nie? Możemy sobie jeszcze kilka zrobić enterków, sprawdzić, czy to jest faktycznie ta. No faktycznie, jest tylko jedna linijka i to jest ona. I od czego ona służy? A od tego, że ona jest przypadkiem. Tą linijkę zrobiłem przypadkowo, wiecie, to jest ta sama linijka co tu, tylko ma dodane 0. To jest błąd, który odnosi się do tego, że tej linijki nie znaleziono, nie ma takiej linijki. Index not found, nie znaleziono. Ktoś przy. Nie wiem, robicie sobie modyfikację, wkleicie animację, zostawicie jakąś linijkę. Mimo, że jest wszystko dobrze wklejone, ale nie ma odnośnika tego indeksu. To ona nie działa, co nie? Po prostu. Usuwamy sobie to, chociaż nic nie zapisujemy, bo cały czas gra jest włączona. Dobra, mamy kolejny błąd już znaleziony. Wyeliminowany. Kolejna sprawa, error file to open XML file. I pod nazwą koła przód 62222 i tam jest nieskończony, bo tak długo wpisałem, dużo. File to open XML file, czyli pod nazwą koła w pliku koła, oczywiście w pliku koła, czyli w pliku XML koła, przód, pod nazwą przód i 60 tam kilkaset dwójek. To oznacza, że nie znaleziono pliku, linijki do pliku. Koła 60, tak, koła, czyli to jest to, widzimy. Na samym początku zrobiłem, to jest takie błędy przypisane, to jest oznacznik, że jest zła linijka względem linijki prawidłowej. Prawidłowa powinna być koła przód 60 i powinna być zakończona kropka XML, a to jest zakończone 60, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, fuj, dwójek. Kończy się kropka XML. Nawet jakby było bez tego XML-a, też by wywalił błąd, mimo że byłoby na 60, by się zatrzymało. Dlaczego? Bo nie ma odnośnika, jaki plik. Bo może tam być plik pod tej samej nazwie, jako zdjęcie, muzyka, wideo, notatnik. Inne JPG, PNG, może być całkiem inne formaty, ale musi być zawsze forma na końcu. Tak, takie linijki wyglądają tu. Usuniemy sobie te same dwójki, tak żeby była poprawna linijka, czyli koła przód 60. Co do linijek, ja je tłumaczyłem jak przy poradniku, jak dodawać dźwięki, jak dodawać takie właśnie linijki. Nie będę teraz tutaj rozmawiał, co jak to zrobić. Bo to jest bez sensu. No dobra. Kolejna sprawa, warning, no radius, to też z kołami związane i warning, no reach. Co to jest? Już wam tłumaczę. To jest w kołach, czyli te radius i reach. Nasze koło wspaniałe, właśnie to jest to. Ale jak tu już ustawicie dobrze linijkę i w linijkach od kół będzie wszystko prawidłowo tam dodane, nie będzie tego błędu. Ten błąd jest tylko dlatego, że nie ma naszego koła. A koła właśnie brakuje, jeżeli ktoś jest sprytny, to zauważy, że w tym miejscu brakuje koła. Jak brakuje koła, to i brakuje i wysokości, i szerokości, czyli radius i reach to jest wysokość i szerokość. Angielski tłumacz i wszystko wiecie. Dalej. To już się powtarza, co nie? Bo to 20 from not, ośka, press zero. No dobra, jak te błędy zrobiliśmy, to robicie tak, że wychodzimy na pulpit. Farminga w ten sposób zamykacie, nie zapisujecie nic, kompletnie nic. On się sam wyłączy, powoli, po cichu, spokojnie. Jeszcze chwila, wyłącza się. Dobra, on się będzie wyłączać. Już chyba. Jeszcze nie. I teraz wam wytłumaczę jeszcze kilka takich błędów istotnych. Jak dodajecie na przykład jakiś plik, model, co nie? Model z Blendera, z AC3D. Zależy jak to jeszcze to robi. To na przykład dodam sobie taki klejt jak Kubę. Co nie jest Kubę, jest Kubuś. To jest nowy model, co nie? I nowy model ma zazwyczaj, że... Czekajcie. Nie tu.
Nowy model wygląda tak, że jest nasz nowy model i posiada on właśnie te Ride Body. A to oznacza, że on ma kolizję, statyczny i kolizję. Wiele osób pisze do autorów modyfikacji: ej kolego, bo ja pobrałem twój mod, odpaliłem w grze, super fajnie, po nowym zapisaniu, mod nie działa, daje opór gazu do przodu, on stoi, tak jakby była niewidzialna ściana. Faktycznie wchodzą, właśnie przez tą konsolę można sobie tam otworzyć kilka innych takich potrzebnych rzeczy w farmingu, że można zobaczyć, jaka jest przeszkoda z przodu albo kolizje te niewidoczne. No i faktycznie jest to jakaś ścianka. Od czego to jest? Właśnie od tego, że nasz model, powiedzmy tej osi przedniej, czyli tej ośki wspaniałej, ośka T4x4 na przykład, tabelka, posiada sobie te ride body i to jest kolizja. Tu właśnie jest ta kolizja włączona. Ride body w modyfikacjach nie może być. Właśnie nie może być właśnie tej pliku jakiegoś w tym miejscu, który nie jest w komponentach przypisany, wywalamy. Jak nie ma nigdzie, modyfikacja nie może mieć takich kolizji. Modyfikacja może mieć dodane kolizje oddzielnie, tak jak właśnie ta maska, coś takiego. Czy tam na koło lewe, czy na prawe, takie. To są kolizje dynamiczne, statyczne, znaczy statyczne, ale są dynamicznie przypisane właśnie przez te wszystkie kolizje i te maski i tak dalej. No tego nie pojmiecie, bo ja sam trochę nie pojmuję, jeszcze raz mi się udaje zrobić, raz nie, to są, tak samo miałem w Mauserze, że jedną kolizję zrobiłem, a w drugiej już nie udało mi się, to już bez tego, dlatego Mauser nie ma kolizji na górze, ale miesza o to. I z takich jeszcze rzeczy, dobra, to sobie zapiszę, tak, zapisz, to ten sobie zapiszę, wejdziemy do farminga i pokażę wam, że wszystko już jest ok. Poprawione, dobra. To są takie właśnie, nie, jeszcze jest jeden błąd, ponieważ w teksturach, nie pamiętam czy tam chyba, powinny być tekstury. Tekstury wszystkie powinny być od tak jak matematyka, potęga dwójki, czyli 2, 4, 6, 8, 10, pierdolę głupoty, pojebało mi się. Jestem zmęczony po szkole, już nie chce mi się nic robić, 19 godzina, ach, jest jutro praktyki, nie chce mi się naprawdę nic robić. No. Potęga dwójki, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, 512, 1024, 2048, 4086 i tak dalej, ta potęga, co nie? Przy takich wartościach powinny być przypisane zawsze zdjęcia. A tu mamy 520, to jest źle, powinno być 512, to sobie właśnie zmienię na te 512 i też błędów już żadnych tekstur nie będzie. Właśnie to jest najgorszy błąd, jaki może być, bo dużo FPS-ów zabiera, a jest banialny. I właśnie takie modyfikacje kiedyś wychodziły, z takimi banialnymi błędami. Więcej na temat tekstur mówiłem na odcinku, jak dodać ikonkę logo na szybę, coś takiego. Tam tłumaczyłem, co, jak to robi się i w ogóle. Zapisujemy, oczywiście program PyNet, to też jest darmowy program i tam też tłumaczyłem. Wchodzimy znów do gry. Teraz odpalimy i zobaczycie, że log powinien być prawdopodobnie czysty. Jak nie będzie czysty, to jeszcze zajrzymy do niego co i jak. Oczywiście mogą być, jeszcze błędy z dźwiękami, że dźwięki nie są mono lub stereo lub jeszcze jakieś. To zapraszam na poradnik, gdzie pokazuję, jak dodać dźwięki do modyfikacji maszyn i tak dalej. Tam tłumaczę, jak je zrobić, a jak je zrobicie prawidłowo, to błędów żadnych nie będzie. Nawet jak będą długie, będą miały 5 minut, to żadnych błędów nie będzie, jak dodacie je prawidłowo, z prawidłowym roszczeniem, ścieżką i tak dalej. Może wiele osób spodoba się, znaczy pierdolę głupot, naprawdę zmęczony jestem. To jest jedna rzecz, a druga też czasem jest ciężko u mnie zawsze. Właśnie tak wieczorem właśnie nikogo w domu nie ma teraz, to sobie robię. I znów, ten ptaszek, fajna fala między jedynką, tabem, a tym klawiszem Escape, czy tam Escy, chuj go wie jak tam każdy rozumie. To sobie klikam dwa razy, enterków kilka, żeby było wiadomo, gdzie jest lok od tego, a gdzie jest lok od gry. Wiele osób pokazuje, o czysty lok, co nie? Kupię oraz modyfikację, zaraz wam wytłumaczę sobie. Dalej są jeszcze jakieś błędy. Dobra, ale to się ogarnie. Fire to fin, change from, not ośka. Dobra, to zaraz wam powiem, bo tu jeszcze coś tam musiałem tu zostawić. Nie teges. Teraz sobie do headu dodam. Jeszcze jest jakaś silnika 1.20.10.0. Jeszcze tu jako silnikę zostawiłem. Musiałem właśnie nie zauważyć jej.
jest warning prezes Ziaro, że linijka prezes Ziaro XML Invalid Spec, czyli specyfikacja invalid. Czyli taka, to jest błąd odnośnie całej pliki XML, że jest źle napisane, że gdzieś jest błąd jeszcze jakiś bardzo poważny. Linijka 1.20.10. Dobra, to linijkę musiałem przełożyć naprawdę ze zmęczenia, ale bo i wcześniej no nie musiałem, mogłem nie przeczytać, ale już wam tłumaczę. To też jest linijka zrobiona przeze mnie specjalnie jako błąd, który wam wytłumaczę. To było 1.20 coś takiego. 1.20 sprawdzę jeszcze, bo naprawdę nie mam siły. 1.20, czyli to jest w pliku osi. To będzie nie tak, tak będzie. 20 tu, 1 tu. No i to jest kardan. Aha, dobra, to jest, chodzi o to, że ten kardan nie jest czytany, co nie? I to jest animacja, która obraca go do przodu, do tyłu. Dlatego wywala błąd, że jest plik XML, jest coś tam, że specyfikacja. A specyfikacja? No właśnie mamy specyfikację, jest źle dodana. Przechodzimy do pliku i3D, otwieramy go, szukamy kardan. Już naprawdę nie chce mi się, ale pokażę. No ten kardan wośka 1, 2, tu wolnopędowy. I to jest właśnie ta linijka. I to jest te 20 dane, co nie? Nie może być, no jak może być 20 tu dane, to by było gdzieś w hen, daleko za tymi kółami, jeszcze ileś tam linijek dalej. Dlatego tu wywalę sobie te 20 i Ctrl S zapisz. Tu też zapisz. A, zapomniałem, wyłączamy teraz grę. Najgorzej, jak zrobicie taki błąd, dlatego cały czas mówię na każdym poradniku, róbcie najpierw kopie zapasowe, dopiero edytujcie modyfikacje. No, nie wiem, dodajcie sobie animację jakoś, czy tam koła, czy coś. Nawet, nie wiem, światła, co nie? Mamy linijkę od świateł, pierwsze, lepsze. Wklejecie linijkę i przypadkiem dodacie kropkę. Kropkę, coś tam klikniecie na klawiaturze, nawet głupiego minusa, plusa, chuj mój dzikie węże, co nie? Dacie. Farmik wam może modyfikacji nie czytać, w ogóle nawet nie zadziałać. Tak to jest, bo będzie czytać indeks, indeks, indeks i nagle napotka, że jakim cudem tu jest plus, minus, y, z i jakieś inne słowo chuj mój, zdanie. Skoro indeks jest tylko podany w taki właśnie oto chuj, no tej wiadomo co nie, co zaznaczyłem. No to farmik albo wam odpali się normalnie, tylko nie kupi, wywali błędy co nie, że tam lua skrypt i tak dalej. Będzie szukał tej linijki i jej nie znajdzie i mod się będzie kręcił, 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 nigdy nie kupić, nie kupi się. Lub się całkiem nie kupi, bo nie będzie go w grze. Lub, jak nie wiem, usuniecie przypadkiem cudzysłów tu, bo też zdarzy się taka sytuacja. To wtedy wam modyfikacja za żadne skarby nie odpali, a jak odpali, to wywali taki błąd, że wy nawet nie pojmiecie, co to jest. Ja miałem raz taki błąd właśnie. Właśnie to usunąłem w takim najgorszym miejscu, gdzie są konfiguracje. Nawet do kasztana napisałem, czy wie co to za błąd. Kasztan nie wie. Coś takiego, nie chcę skłamać, ale właśnie tam było, chyba że nie wie co to jest za błąd, żeby wysłać dalej tego, z tych błędów, a tam jedna czy dwie linijki były, no nie pamiętam, nie chcę już oszukiwać jak to było. W końcu po tygodniu sam doszedłem co to jest i właśnie to było takie badziewne dziadostwo, w cudzysłowie zawsze muszą być. Błędów żadnych nie będzie, na pewno nie będzie, jestem szczególnie... Kurde, mi się nie chce mówić, tak nie mam siły już. Ale jest progres, bo zrobili mi tak w szkole, że mam teraz praktyki co środę w jakiejś firmie, w starostwie powiatowym w Płocku teraz akurat, jako informatyk. Zamiast mieć co dzień zawodowe przedmioty do końca grudnia, czyli do końca pierwszego semestru w czwartej klasie technikum, informatyk. No zajebiście w sumie, bo kończę teraz mniej godzin mam, tylko mam te praktyki co tydzień w środę. Ciekawe co będzie mi to robić, właśnie to chyba odcinek fajnie w środę, co nie? Środa to jest, jutro będzie 9 września, 9.09.2020, no fajna data, super, zajebiście. Niech was pytają w tej szkole, co tam się nauczyliście przez wirusa całego. Nasza 60 wspaniała, jeszcze raz powtarzam, no dobra, już nie będę powtarzał, którym to się włączało, sami znajdziecie tutaj już ten guziczek wcześniej w odcinku. Jeszcze dostały linijki od dźwięków, error, can't lat, co nie, że to dźwięk, MMF, praca. No to tak jak mówiłem wcześniej, właśnie zapomniałem o tym powiedzieć i pokazać, że to są linijki do błędów z dźwiękiem i wszystko o tym wspomniałem na poradniku, gdzie dodaję właśnie te linijki i dźwięk. Jak się wycina dźwięk, dodaję do farminga i tak samo.
tam bla 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 bla. Widzimy, 60 jest salutka, błędów oprócz dźwięków nie ma żadnych. No nie będę pokazywał teraz dźwiękami, szanujmy się ludzie, kurwa, ta godzina i jeszcze pokazywaj takie rzeczy. Zapraszam na inne poradniki na moim kanale, jest 11 poradników łącznie z tym. Macie co oglądać, będziecie mogli weekendami oglądać, uczyć się, i tak dalej. Kolejny odcinek, nie wiem kiedy, nie wiem co, muszę mieć chęć, muszę mieć czas do zrobienia, a jeszcze tyle roboty jest przede mną i w ogóle. Dawajcie jakieś pomysły na kolejne poradniki, to zobaczymy, może się nagra, może nie. To daj ta lajka w górę, komentarz, i jeżeli macie jakieś błędy, czy coś, nie wiecie co z tym poradzić sobie i nie ma, nie pokazam ich właśnie w tym miejscu, no w tym poradniku, piszcie na Facebooku, na pewno pomogę. Siema!